Dzień dobry. W tym krótkim wideo pokażę Wam, jak skalibrować skanery. W tym celu użyję płytki kalibrującej, która jest dołączona do skanera. Kalibrację wykonujemy w momencie, kiedy transportowaliśmy skaner, bądź też chcemy zeskanować dużą ilość obiektów naraz. Albo nasz obiekt ma bardzo złożoną strukturę i chcemy mieć pewność, że raz wykonany skan będzie poprawny. Pamiętajmy o tym, aby nie uszkodzić płytki kalibracyjnej. Aby skalibrować nasz skaner, ustawiamy sobie płytkę kalibracyjną. W moim przypadku ustawię ją w taki sposób. Oprogramowaniu skanera VX Elements bądź w przypadku skanerów PIL jego odmiany, możemy przejść do nowego skanu, bądź też wykorzystać podstawowy wspomagany tok pracy. Przejdziemy w moim przypadku do nowego skanu. W oknie programu widzimy informację, że nasz skaner Akademia 50 został podłączony poprawnie. Możemy przejść do przycisku kalibracji. W tym momencie mamy obraz naszej płytki kalibracyjnej i przejdziemy do skanera. Aby poprawnie skalibrować skaner, musimy uruchomić, naciskając na przycisk spustu i patrząc na ekran, biały kwadrat pozycjonować na kwadrat zielony i następnie oddalać się stopniowo. To wszystko. Powinniśmy otrzymać komunikat, że nasz skaner został optymalnie skalibrowany.